Okej, z tego można zrobić omlet. Tada! O, może dodam i to. Jeszcze jedno jajko prosto na patelnię. O, to moja ostatnia szansa. Kochanie, nie! Odłóż ten kij. Dobrze, widzisz jajko? Skorupek nie wrzucamy na patelnię. Praktyka czyni mistrza. Kurczę, szkolne przekąski są beznadziejne. Ble, nuda! Hej, a może zajrzymy do lodówki? Mama wciąż ją zapełnia. Widzisz? Rano na pewno tego nie było. Jemy? Ciekawe, ile tu będzie kawałków. Uważaj, dobrze? Łyżki gotowe? Ale uczta! Ach, najadłam się dosyta, a ty? Zaraz, pod spodem jest karteczka. Tort dla mamy? Co my zrobiliśmy? Może upieczemy nowy? Czy pianki to dobry składnik? Tak, jeśli dodamy czekoladę. Ułóż kawałki czekolady w foremce. A na nich umieść warstwę dużych pianek. I na koniec wstaw naczynie do piekarnika. Do zobaczenia. Gdy pianki się zarumienią, to znak, że trzeba je wyjąć. Ostrożnie, gorące. Spójrz, jakie piękne. Mama będzie zachwycona. Właśnie wróciła. Cześć, słoneczko. Pamiętałeś, że mam urodziny? Proszę, weź to. Ale fajny pomysł. Krem z roztopionych pianek. Jaki lepiący i ciepły. Przypomina mi smak lata. Urocze. Dobre z ciebie dziecko, mój mały. Kocham cię. Uff. Tak! A teraz nasza kolej. Lemoniada, 5 centów. Sama wyciskałam cytryny. Polecam. Zapraszam tutaj. Wystarczy dla każdego. Wszyscy tacy spragnieni? Na zdrowie! Bardzo szybko wypili. Nie została ani kropla. I co ja będę sprzedawać? Co się stało? Zabrakło mi lemoniady. O, wielka szkoda. Może zrób inny napój, na przykład z tego arbuza. Wbij to narzędzie w skórkę. Potem wyciągnij. W arbuzie powstał mały otwór, widzisz? Teraz włóż to i wszystko gotowe. Pasuje idealnie. Wytnij nożem kwadrat z wierzchu. Włóż blender i zmiksuj, zmieniając miąższ w sok. To działa! A teraz najlepsza część. Poproszę kubeczek soku z arbuza. Bardzo orzeźwiający napój. Oto nagroda za ciężką pracę. Na koniec zmienimy napis. Proszę bardzo. Dobrze, zapraszam klientów. Wystarczy dla każdego. Uff, dobrze, że mamy duży koc. Kanapa wygląda o wiele lepiej, co nie? Jasne. Nie martw się, pozasłaniam wszystkie okna. Dziś zrobimy domowe kino 3D. Nie. Nie, wyłącz. Teraz lepiej. Ona chyba ma kłopoty, co? Dzięki za popcorn, tato. Fuj! Co z nim jest nie tak? Betty, co to za skwaszona mina? Solony. Jesteś bardzo wybredna. Filmowy wieczór zepsuty. Kurczę, Betty, chcesz coś słodkiego? Nie! No dobrze. Okropnie grymasi przy jedzeniu. Zrobię dla niej specjalny popcorn. Zamiast w mikrofalówce uprażę kukurydzę na patelni. To dopiero pierwszy krok. Ona uwielbia słodycze, więc dodam parę karmelków. A teraz niech ciepło zrobi swoje.
O, coś zaczyna się dziać. Uuu, olej już pryska, czyli posuwamy się naprzód. Chwila, moment i kukurydza gotowa. O karmelowym smaku. Bardzo smakowicie pachnie. Hej, Betty. Już zasnęła? A to pech. Przynajmniej będzie więcej dla mnie. Jaki smaczny. Jak ja mam to obrać? Fuj, tylko go rozkwaszam. Jakie to włochate? To jak lizanie kota. Może lepiej to pokroić? Całkiem nieźle mi idzie. Ale marnuję sporo miąższu. Został malutki kawałeczek do zjedzenia. Bez sensu. Zupełnie sobie nie radzę w kuchni. Ech. Kochanie, co tu się dzieje? Czy ty płaczesz? Kiwi mnie nienawidzi. Zaraz się tym zajmiemy. Niech pomyślę. Widzisz? Weź nóż i przekrój wzdłuż. A połówkę przekrój na pół. I drugą połówkę też. Przyciśnij do krawędzi szklanki, aż skórka oddzieli się od miąższu. I wpadnie prosto do środka. Gotowe, widzisz? Mamo, genialnie kroisz owoce. O, jakie to śliskie. Ojej, nic nie szkodzi. Pomóż sobie widelcem. Voilà. Och, tak. Dziękuję. Dobre. Jesteś moim małym kiwi, kochanie. Halo, pizza przyszła. Dobry, ja z pani zamówieniem, proszę. Miłego dnia itd. Tak, rekin wygrywa. Tak, przepraszam, musiałam otworzyć drzwi. O, pizza, uwielbiam pizzę. Pycha, wygląda świetnie. Pizza to żyćko. Wezmę ten kawałek, wygląda najlepiej. O, nie chcę odejść, nie wyciągnę go. Mamusia mi pomoże. O, rozmawia przez telefon. W porządku, poczekam aż skończy. Mamo, pokrój mi pizzę. Nie teraz, kochanie, mamusia rozmawia. Och, ale ja chcę jeść. Jestem głodny, najgłodniejszy na świecie. Pizza! Jestem bobrem, zeżrę to pudełko. Om, nom, nom. Zaraz wystygnie, muszę ją jakoś pokroić. Hej, mój rowerek! Wygląda jak nożyk do pizzy, ale się kręci. Nie zawiedź mnie, rowerku. Brum, brum. Tak jest! Dajesz, dajesz, rowerku. Calusieńką, uratuj mnie. Tak, gotowe. Wreszcie mogę ją zjeść. Mniemniaśna. Uwielbiam pizzę. O, poczekaj chwilę. David, sam sobie ukroiłeś pizzę. Jak dorosły. Proszę bardzo, Davidku. Fuj, wygląda jak miska błota. Zjedz, to bardzo zdrowe. Spróbuj. Nie mam ochoty, mamo. Ohyda. Nie zjem tego. To jakaś breja. Ale chętnie spróbuję tego ciasta. Mam na niewielką ochotę. Ile w nim kremu? Nie! Nie ma mowy. Wiem. Zawsze lubiłeś mandarynki. To nie to samo, co ciasto, mamo. Nie, dzięki. Może mam coś innego. Jogurt wysokobiałkowy. Patrz, co dla ciebie mam, synku. No nie wiem. Raczej mi nie zasmakuje. Zaraz. Mam jeszcze lepszy pomysł. To bardzo łatwe do przyrządzenia. Wystarczy obrać mandarynki i przebić je drewnianym patyczkiem. Teraz umieść je w sporym naczyniu. I zalej ulubionym jogurtem. Ten świetnie pasuje. Można dodać tyle smaków, ile dusza zapragnie. Już jest prawie pełne. Teraz wstaw na chwilę do lodówki.
Za pół godziny to będzie pyszna przekąska. Wyciągnij z naczynia i wyjmij patyczek. To nie powinno się rozpaść. Pokrój deser na kawałki. Widzisz, jaki apetyczny środek? To jak słodki deser, ale bez zbędnego cukru. To moje śniadanie? Od razu lepiej! Pachnie obłędnie! Moja ulubiona miseczka w kropeczki. Tak, trzepaczki! Przygotowałam już mąkę i mleko. Gotów, Davy? Najpierw zaczniemy od jajka. Wbij je do miski. O tak. Weź jedno i też spróbuj. Tak, na bank se poradzę. Nie, mamo? Gotów? Bum! Och. Dobrze mi poszło, mamusiu? O, nieźle. Weźmy teraz mleko. Dolejmy nieco do jajka. Niedużo. Okej, twoja kolej, David. Fajnie, lubię mleko. Doleję do jajek. Matko, wlał wszystko. Nie szkodzi. Teraz mąka. Wsypię trochę, a potem zamieszam. Matko, mąka mi się wysypała. Co za bałagan? Nie wierzę, że to zrobiłam. Nie martw się, mamo. Mamy trzepaczki. Włożę jedną do worka z mąką. David, kochanie, co ty robisz? Ach, ja cię. Jak to zrobiłeś? Teraz wystarczy wsypać do miski. Trzęsu, trzęsu, trzęsu. Wychowuję geniusza. Kiedyś będzie sławnym kucharzem. A jak? Sławny kucharz to ja. Nutella na chlebku. Czy jest coś lepszego? Nieco słodkości dla lepszego smaku. Czekolady nigdy za wiele. A jak? I zamykamy kanapeczkę. O! Taka słodziusieńka. Najlepsza kanapka ever. Ale zmieszczę więcej. Lili? Co mówiliśmy o słodyczach? Tylko raz dziennie. A może coś zdrowego? Nie, tato! To dla twojego dobra. W końcu ciągle rośniesz. Później mi podziękujesz. Sama nie wiem. Ble! Czuję się jak jakiś królik. Ale tata nie wie o mojej tajnej skrytce. Cukieraski! Ale jakoś tak głupio. Dlaczego muszę się go słuchać? Może uda mi się coś wymyślić. Już wiem. Weźcie kromkę chleba i wytnijcie otwór szklanką. Jak w cieście na ciastka. To samo zróbcie w kilku kromkach. A teraz wsypcie cuksy do środka. Idealna kryjówka. Tylko przykryjcie całość. Tata idzie! Znacznie lepsze, co? Mm-hmm. To nie ma smaku. Ohyda. Dlatego mam to. I to się nazywa zdrowe odżywianie. Trochę mi się spuchło. Świeży miętowy oddech postawi mnie na nogi. Już nic nie ma? Wyłaź! Ach. Wyciskamy do końca. No i proszę. Nie! Nie ma już więcej? O! Chyba nie mam wyjścia. Gdzie jest papier? Za dużo tym nie zdziałam. Wszystko mi się kończy. Trzeba było wczoraj zrobić zakupy. Ohyda. Ble. Prysznic. Czy coś może pójść nie tak? Pot może i nie, ale po... No cóż. Nie powiesiłam czystych ręczników?
Ciekawe, czy zasłonka wchłania wodę. Pora się przekonać. Dobra, oby zadziałało. Może nikt nie zobaczy, jak przem... No, no, ktoś tu zje smaczne. Wszystkim szczęki opadną od mojego pysznego obiadu! Sekret tkwi w świeżych składnikach! O, kurczak jest gotowy! Pyszności moje! O, deczko suchszy niż planowałem! Ale i tak będzie dobry! Jakoś to naprawię! O, dlaczego zegarek nie zadzwonił? Wykręciłeś mi kiepski numer, panie Tiktaku! Muszę coś wymyślić! Już wiem! Jestem genialny! Halo? Chciałbym złożyć zamówienie. Dzięki! O, szybko! Bardzo dziękuję! Pachnie znacznie lepiej od mojego. Prawda, że piękne? Na talerzu wygląda jak mojej roboty. Gość idzie! Coś tu ładnie pachnie. Dla mnie? Sam zrobiłem. Podmuchaj, bo gorące. Och! Trochę się rozlatuje, co? Można tak powiedzieć. Chyba się najadłam. Ale bardzo smaczne. Hej, pokażę ci sztuczkę. Gotowy? Weźcie tortillę i natnijcie w połowie. O tak. Na każdą ćwiartkę połóżcie składniki. Mogą to być warzywa albo przyprawy. Teraz każdą ćwiartkę złóżcie tak. Jedna po drugiej i ostatnia. Idealnie. Teraz nic nie wyleci. Proszę. Smaczne, prawda? Już nigdy nie zjesz tako jak wcześniej. Świeża herbatka, pyszności. A imbirowa jest najlepsza. Zalewamy. Sznurek. Jak ja teraz wyciągnę torebkę? Ała. Parzy. Muszę to jakoś wyciągnąć. Świetnie. Po prostu świetnie. Dobra, idziemy dalej. Nie ma to jak tościk z ulubionym dżemem. Ale najpierw smarujemy masełkiem. Co czasami może przysporzyć trudności. Smaruj się! Chleb jest za miękki. I czemu się rwiesz? Wprost rewelacyjne śniadanie. Dobra, teraz dżemik. Powinno pójść gładko. Porcyjka słodkości. Kanapeczka wygląda coraz lepiej. Lubię dżem i co mi zrobicie? Gotowe. Tylko weź to podnieś. Czas na pierwszy gryz. Piskam to w 2 sekundy. Byłeś na zakupach? Mam coś dla ciebie. Lody waniliowe. Proszę. Ale to jeszcze nie wszystko. Tylko lody mnie obchodzą. Czy powinny być tak miękkie? To zupa z lodów. O nie! Proszę, nie płacz. Chodź, wszystko naprawimy. Hej, czy mogę pożyczyć tę zabawkę? Chyba sobie jakoś poradzimy. Włóż do dołków swoje ulubione orzechy. A potem zalej roztopionymi lodami. Wybierz dowolny smak. Pamiętaj tylko, żeby wszystko dokładnie zalać. Super. Teraz ostrożnie wstaw do zamrażarki. Nie rozlej po drodze. Poczekajmy około 10 minut. Gotowe. Wyłóż na talerz, ale do góry nogami. Widzisz? Tatusiu, to wspaniałe. Mniam, mniam. Czekaj. Zapomnieliśmy o najlepszym. Lubisz polewę czekoladową? Proszę bardzo. Jesteś super, tato.
Chyba nie ma już orzechów. Nic dla mnie nie zostało. Co za mieszanka smaków! Bardzo się cieszę. Pewnie chcielibyście znać te sztuczki już wcześniej, prawda? Lepiej późno niż wcale. Już obejrzane? Subskrybujcie nasz kanał, żeby nic wam nie umknęło.